Zanim ktokolwiek w sekcji komentarzy napisze do mnie, że Ale pomidor, redakcja Oren.Tu była pierwsza. Co ty sobie wyobrażasz? Co to jest za podpierdzielanie? Co to ma w ogóle być? C czy ty w ogóle masz rozum i godność człowieka? Jedno zdanie. To, że redakcja Oren.Tu była parę dni wcześniej, nie oznacza, że tylko oni mają monopol do pokazywania tego typu rzeczy. Tak się składa, że jak dobrze wiecie, mój kanał jest retro kanałem. Od czasu do czasu zdarzą się jakieś nowsze produkcje, ale mogę tutaj z ręką na sercu powiedzieć, że kanał od początku był budowany na retro kontencie, więc czuję się tym bardziej zobowiązany, by wam przedstawić coś, w co grałem kiedyś za dzieciaka, będąc w podstawówce i na szkolnych komputerach, i w domowym zaciszu, gdy miałem kwadratowy karton dosłownie jako komputer nie ukrywajmy. Kochani, dzisiaj przed państwem będzie Kochani, dzisiaj przed wami będzie coś, co spowoduje pewnie u niektórych dosłownie dostanie w pysk nostalgią, a u niektórych być może takie zaciekawienie, że what? Czy coś takiego naprawdę miało miejsce? Zapraszam. Grą, którą chcę dzisiaj wam przedstawić, jest jak widzicie Mario i Luigi. W dużym uproszczeniu Mario i Luigi to jest gierka, która wyszła bodajże w 1900, którymś, nie, nie pamiętam czy to był dokładnie 1995 czy to był 1994. Być może w ogóle datę zmyśliłem i tutaj prawdopodobnie pojawi się konkretna data wydania. Jest to gra, która została stworzona przez nie pamiętam dokładnie kogo. Wiem, że jest to dosyć kultowa gra, bo wyszła ona na właśnie pc nie jest ona w żadnym wypadku stworzona przez Nintendo, tylko przez niezależną osobę. No i cóż, nie mamy tutaj zbyt wiele do zaoferowania po tej gierce, bo to była taka krótka gierka, gdzie jak chodziłeś do świetlicy w szkole, to mogłeś sobie w nią zagrać. Tam tylko cztery poziomy są, z tego co też widziałem, niektórzy pisali, że czwartego poziomu w ogóle nie da się przejść, więc może jak mi się uda dojść tam, no to może uda nam się przejść ten poziom, albo zobaczymy, czy aby na pewno to jest prawda. Pamiętam, jak ja. Zresztą wiecie co? Przejdźmy, może do gierki. Ja już nie będę tutaj przesadzał. Jak widzicie, mamy tylko dwie opcje: Sound i Start. Dobra, okej, okay. jak tu się cofa? A, Escape'em, dobra. Mamy tutaj jeszcze wyjście z gry oraz Start. A zacznijmy sobie na nowym save. Możemy grać oczywiście w Multiplayer, czyli ktoś będzie mógł grać w Luigi, ale jako, że ja jestem sam, no to sobie nie pogram. Czemu gra za mnie zadecydowała? Halo, ja przecież chciałem już wybrać. Jezu, nie dał no save tylko ten. Jedziemy z koksem. Mario Start. A, czyli tak jak wiecie, nawiązanie do Super Mario e, World. Więc dobra, zobaczmy nasze kontrolki. Strzałkami sobie idziemy. Altem skaczemy, a kontrolem przyspieszamy, dobra. Kurde, no, dosłownie jak gram teraz w Te gierki, to dostałem nostalgię w pysk, bez kitu, nie? Jeżeli chcecie dokładną historię poznać tego Mariana Nadosa, to polecam sobie właśnie obczaić materiał na orad.eu. Bo naprawdę, Archon zrobił kawał dobrej roboty, zresztą ja ogólnie lubię oglądać redakcję orad.eu, bo... No, że tak powiem, przynajmniej nie pierdzielą głupot, jak taki pomidorowy PL Ło! <laughs> wow, mamy gwiazdkę, nice! Pamiętam, jak to się kiedyś, kurde, podniecałem tą gwiazdką, jak byłem mały, grając w tę gierkę. Że, o, patrzcie, jestem nieśmiertelny, i co możecie mi zrobić teraz? Gówno możecie. <noise> stare dobre czasy. Dobra, w którymś do kominów można było zejść. Tylko nie pamiętam do którego. Chyba tutaj. Nie, tutaj też nie. Op. O! O! <noise> Tro trochę dałem dupy, nie powiem, że nie. Tak, za czasów mojej, mojej młodości, kiedy byłem w drugiej albo trzeciej klasie podstawówki, to zawsze do świetnicy chodziłem i grałem sobie w tę gierkę ze znajomymi lub z osobami, których kompletnie nie znałem, czyli takimi rówieśnikami. I pamiętam, że jak raz powiedziałem, że o, patrzcie, pobijcie mój rekord, to dwóch takich cymbałów kompletnie nie ogarnęło tego, że mówię, ej, pobijcie mój rekord. I przez chwilę chcieli, kurwa, mi, do mnie z głymi pięściami wyskoczyć, nie? Bez kitu. Co to, to jest w ogóle, kurde, do, dopiero upośledzenie umysłowe. Ej, ale jak na taką gierkę z dos to jest naprawdę bardzo ładna sceneria. Nie ma co tutaj, kurde, narzekać. Bardzo mi się ogólnie podoba ta struktura. I powiem, że jak mi się podobało w młodym wieku, tak teraz, jak jestem nieco starszy, to też mi się mega podoba, kurde, tutaj. Otoczenie, level design i tak dalej. O! A tego to akurat nie pamiętałem. Tego akurat mogę przyznać, że nie pamiętałem, że było coś takiego z tym grzybkiem. Myślałem, że tylko jest jeden grzybek. Ej, tu może zejdziemy. Nie, komin też tutaj nie działa. Któryś z kominów wiem, że działał. O, ten działał. Okej. Okay. Ten nie działa, czyli tylko ten będzie działał. Ta, ominęliśmy sobie teraz dużą część e, poziomu. Jestem ciekaw, czy uda nam się chociaż pierwszy level przejść, bo ja tutaj już mówię o. Levelu czwartym, ba, No, game over. Dawaj jeszcze raz, kurde, nie ma tego. Nie ma, nie ma to tamto, lecimy dalej, jeszcze raz, kurde. Ja się nie poddam. Let's go! No i dobra, jesteśmy z powrotem. Widzę, że tutaj. E, Sprawa jest postawiona w taki oto sposób, o tu jest exit, nice, dobrze, mamy exit, uhu, pierwszy poziom skończony! Pierwszy z czterech! <grym> te odgłosy mnie zawsze rozbawiały, nie? Mario Start, dobra, level drugi, kurde, nie pitolimy się w tańcu! To jest trochę takie nawiązanie do Super Mario Bros., bo pamiętam, że był właśnie jako level 1-2. W jaskini, tylko że tutaj powiedzmy jest trochę taka inna jaskinia, bo mamy tutaj takie kamienne cegły jako ścianę. O kurde, ale fart to był. O kurde, dobra, let's do this. Shit, uwaga na ogień. Kurde, trochę biednie jest, że tu tam gra nie ma żadnej muzyczki, żadnego soundtracku. Może w montażu coś dam, ale szczerze wątpię, bo też chciałem troszeczkę zachować taki wiecie. Nie modyfikując trochę materiału źródłowego, chciałem po prostu zostawić tak, jak nie było muzyki, to nie chciałem jakby wiecie, niczego dodawać na siłę. A tego grzybka nie zdobędę już. No, mogę się z nim POŻEGNAĆ! No nie, no kurde, ja coś czuję, że zaraz będzie game over jak nic i pójdę w kąt płakać, nie, bez kitu. Tak będzie, mówię wam. To jest moje ostatnie życie, więc daj z siebie wszystko. Nie, naprawdę, kurde. Jak ja zobaczę materiał Archona, to mówię pierwsze co. ściągam i kurde próbuję grać w to. Nie ma to tamto. Ogólnie wam dam link do pobrania sobie tej gierki, bo czemu by nie? No to jest dosłownie taka nostalgia. Nostalgia pełną gębą w tym wypadku. Tutaj uwaga na kwiatki na roślinki tak zwane. O, 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 Proszę bardzo, mamy już, kurde, białego Mariana. <laughs> wow. I kolejny biały Mario. Patrzcie, kurde. My to udani jesteśmy! Wow. Nietykalność, dobra, biegiem, 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 biegiem. Dobrze, dobrze. Ju! Uh! Co jest? O! Dobra, mamy to. Jest! Drugi poziom zaliczony. Bardzo ładnie idzie, bardzo ładnie. Jestem zadowolony, jestem zadowolony, trzeci level. Dobra, i tutaj już wracamy do scenarii z pierwszego poziomu. No nie! No nie! O Jezus Mario, ale cringe! O, zaczynamy sobie od trzeciego levelu. O, proszę. Jednak gra nie jest taka hamska, jak mi się wydawało. Przez chwilę myślałem, że Gierka tutaj powie do ciebie eee. E, e. Zaczynaj od zera. <grydy> tak, oczywiście. Ja bym się cieszył z tego powodu. Ja bym po prostu się popłakał ze szczęścia. Ale wracając do moich wspomnień, no i tak poza tym, to nigdy nie przyszedłem tej Gierki, będąc małym. Gnojkiem. Zawsze to tam słyszałem od znajomych, że doszli do tego mity, mistycznego czwartego levelu i ponoć nie da się go przejść. Tylko tyle wiem. No i w beznadziejny sposób zginęłem. Oczywiście, że tak. Bo czemu by nie? Dawaj, 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 dawaj. jeszcze raz wczytujemy, wczytujemy. Ja się nie poddam. Nie ma to tamto. Mówię, nie to, że jakby ja nie wierzę ludziom, że ten czwarty level faktycznie może crashować lub po prostu być nieskończony, że o, nie uda ci się skończyć gierki przez to, ale no nie wiem, chciałbym tego doświadczyć. Chciałbym dojść do tego czwartego levelu i doświadczyć tego, więc może się uda nam, kto wie. Rura nie działa tutaj, widzę. I tak już widzę te yy, ten piękny stos pytań. Ej, pomidor, a kiedy jest Super Mario 64? W swoim czasie moi drodzy, ja nie zapomniałem o tej serii, po prostu Namnożyło się teraz tyle tych let's play, że trzeba po prostu wszystko pokończyć No Stage clear Mario start, i co? Jest level czwarty, dobra tutaj nigdy nie byłem W sumie to tak w trzecim levelu też nigdy nie byłem Tak zapomniałem o tym napomknąć Więc to jest moje takie pierwsze przejście przez y, te dwa nowe levele, bo jak grałem w świetlicy i w swoim domku w swoim zaciszu domowym, to maksymalnie gdzie doszedłem, to do levela drugiego, którego w zasadzie przeszedłem. A potem level trzeci wydawał mi się zbyt trudny, żeby go ukończyć. Ale ładnie tutaj się zmienia scenariusz. Widzę taki wielki potencjał w tym, bo to jest model Mariana z Super Mario World. Bo to już widać na pierwszy rzut oka. Tego małego. Okej. Okay. Dobra, tutaj żółwiki są góry. I uwaga jeszcze na tego. O, 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 o! Jest grzybek. Lecimy dalej. Exit Okej okay. Mario start O, level 5 jest, więc co tutaj mi ludzie gadali, że niby ten, że level 4 kraszuje grę What the fuck? No w sumie to chyba jest ostatni level już, bo Pamiętam, że ta gierka nie miała zbyt wielu Raczej nie miała ich, nie wiem, 50, 60, 100 czy ileś tam. Po prostu raczej ograniczyła się tylko do 5 leveli. Nie, ale kolorystyka i sceneria po prostu mi się mega podobają w tej gierce. Mega szanuję za coś takiego, że ktoś chciał robić Mariona Dosa. Mega naprawdę... Sz... Wow! A, dobra, lajtowo się tam dostanę. Myślałem przez chwilę, że to właśnie jest ta sekwencja, która powoduje, że nikt nie może się dostać. O, i exit. Eh? What? Okej, okay. i co? To będzie koniec? Mario, start. O, szósty level. A proszę, czyli tutaj oszukany zostałem, wydymany bez mydła zostałem. Sobie mogłem bardziej dopatrzyć się w materiale oren.eu, o, o którym levelu oni dokładnie mówili, bo ja przyznam szczerze, że bardziej tutaj się sugeruje znajomymi, co mówi, że niby czwarty level już kraszuje gierkę, ale tu widzę, że na razie jadę ostro z tematem, dla mnie to jest mega fajne doświadczenie, bo ja za dzieciaka nigdy nie doszedłem w te jakby rejony, więc to też jest mega fajna sprawa. O nie! A ja myślałem, że to taka zwykła platforma jest. Ej! Ja nie, nie sądziłem, że ona ten opada w dół. Okej. Okay. W durny sposób przyznam, że straciłem. Ajć. Game over. Ciekawe, gdzie będę miał ten. Czy to normalnie od szóstego levelu mi się zapisze, czy będę musiał cały ten powtarzać. No szósty, normalnie, dobra. Bo myślałem, że tutaj Gierka mi pokaże środkowy palec i, i będę musiał wszystko od zera powtarzać, w sensie tam od trzeciego levela Że tam wiecie, trzeci level to jest maksymalny level gdzie jest safe A potem to już tam we własnym zakresie się denerwuj. To no, już wtedy bym wyłączył nagranie, nie? I tyle byłoby. Zgrania! Wow Oku. O kurde ty O, dostałem level up. A, czyli tak czyś jakbym tutaj się dostał. ok? Więc ważne czy ja poszedłem tamtym kominem, czy po prostu normalną ścieżką to tak czyś jakbym się tutaj dostał. Okej, okay, spoko. Kumam, czaję zamysł. Aha, dobra. Czyli to trzeba tak perfekcyjnie skoczyć na tego żółwia Żeby jeszcze przy okazji od jego skorupy się tam odbić Spoko Mówię, no, popróbujemy jeszcze przejść ten poziom Jak się nie uda teraz to najwyżej zakończę odcinek, bo już 16 minut trwa, a nie chcę też, żeby on był jakoś Ekstremalnie długi Może wam się uda przejść szósty level, bo on, Może on mnie przerasta już po prostu, Ale to jest ten Czas, żeby zejść ze sceny, kurde <gry> Może komuś tym materiałem wideo spowoduje taki, taką nostalgię mega Mam taką przynajmniej nadzieję Bo serio to jest gierka w którą ja się zagrywałem mówię w świetlicy szkolnej i I w sumie we własnym zaciszu i po prostu mega fajna sprawa Aha dobra Jaha No i dole, dawaj mi tego żółwia XD. A, dobra, fajnie, 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 kierka, <grybuj> dobra, świetnie, masno fest jak to bawią. Postaram się utrzymać tego dużego Mariana. Czemu by nie? OK, tutaj widzę, że znowu dwie roślinki. Okej, okay, dobrze, dobrze. Na razie idzie wspaniale wręcz. Trzymajmy teraz tak tego dużego Mariana. Fak, no nie! <ścoughs> no nie! Chciałem tak fajnie wlecieć tam. No dobrze, moi kochani, to by było na tyle z tego oto pięknego odcinka. Wow! Nie sądziłem, że w końcu się zmobilizuję i nagram coś takiego. Dajcie znać czy wam się podobało. Dajcie znać również czy dostaliście również wpysk nostalgią, bo myślę, że dostaliście wpysk nostalgią. Nie ma tutaj za bardzo jakby żadnych. Kurde, w, w... straciłem jakby, nie wiem jak to jakby ubrać w słowa ładnie. Więc mam nadzieję, że dostaliście również nostalgią wpysk. Mam nadzieję, że wam się to spodobało wideo. Jeżeli tak, to zapraszam do subskrypcji, kliknięcia w łapeczkę w górę dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję łącznie z live'ami, różnymi tego typu filmami. Również zachęcam do wbicia w opis, linki są pozostawiane w opisie. Eee... No i co? Też dam link do zagrania w gierkę, bo myślę, że warto naprawdę. A Wy podzielcie się Waszymi wspomnieniami z tym tytułem, o ile jakieś macie. Cześć!